Witam Was na kanale Wyszyny Martyny. Dzisiaj będzie o truskawkach. Jeżeli byście chcieli mieć pyszne truskawki, to możecie często w sklepach dostać młode sadzonki truskawek. Maja już owocują. Mimo że ja w tym roku kupiłam chyba w kwietniu albo maj. Nie, kwiecień raczej. I teraz już owocuję. Mam też ananasowe, ale one ale są niedojrzałe ananasy. Ananasowe są jasno-różowe i mają czerwone pestki. A te normalne to są takie jak ta. To już owocują moje truskawki. Jeśli chcecie truskawki, to najlepiej przesadzić w doniczkach. Ładnie na tarasie będą wyglądały. Jeżeli chcecie wsadzić do takiej donicy drewnianej, to musicie najpierw jakąś folią wyłożyć. Ale się opłaca. Można ją przyciąć, tą folię. Nożyczkami. Ja się nie przycięłam. Ale będzie trzeba, żeby jakoś to ładnie wyglądało. Jeżeli chcecie mieć soczyste owoce, to musicie poczekać. Niedługo, chyba że to ananasowe, moje jeszcze nie są dojrzałe. Truskawki najlepiej wsadzić w dużych donicach, na tarasie będą elegancko wyglądały. A te truskawki można rozmnażać. Tu są takie pestki, możecie ich nie widzieć, bo kamera takiej ostrości nie złapie, tu jak takie małe. Odejrzały możecie je po jakimś wykołaczku i sobie posadzić do doniczki. Ale lepiej kupić sadzonkę. A jeżeli chodzi o rozmnażanie się z internetu, ja próbowałam już awokado, daktyle. Ananasa i nigdy nie wyszło, nigdy. Nie wiem dlaczego, bo może nie wiem jak to zrobić. Akurat przed chwilą rozmnażałam stary czeka mojego dendrobium, bo miał gotową sadzonkę, bo moje dendrobium pełno chyba jest ponad 10 sadzonek. Po prostu zawsze mi się zdarzy, to po prostu się kwitnie. Więc jedną oddzieliłam, cały dzień do wody wsadziłam i tak będzie do jutra prawdopodobnie. A potem jeszcze wsadzę w korę sosnową. Truskawki to potrzebują wody. Można je wsadzić na dworze w ziemi, ale najlepiej w donicach, bo lepiej wyglądają. I daj. Po prostu w donicach zawsze sadziliśmy. Na tarasie będzie fajnie wyglądać duża donica. Tą akurat znalazłam. W następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, to będzie o rurach. Truskawki też potrzebują regularnego podlewania. Jeżeli pada deszcz, to nie, ale jeżeli... No ale jeżeli nie pada, no to lepiej je podlewać, truskawki. Z węża, ale najlepiej, jeżeli macie węże takie ustawienia, to najlepiej takim prysznicem, to jest jak deszczyk. Chyba że drzewa, no to wtedy tym mocnym, ale z daleka. Truskawki nie nadają się za bardzo na maszyny domowe, bo one lubią się rozrastać. Lepiej jest to na tarasowe roślinie albo ogrodowe, po prostu radzić w ziemię, ale lepiej do tonicy. Truskawki będą bardzo dobrym wyborem na ogródek. I to są truskawki pnące, które są to truskawki takie pnące i takie zwieszające. Zwieszające mogą być w wiszących koszach. Ja mam akurat tu pełno, ja mam tą donicę.
tu donice. Tam, tam, tam. A to są pelargonie. To będzie po różach odcinku. Te skawki, one kwitną. Mogę tu pokazać. O, tu wybył się biobądzek. I nie ma żadnego. Tak, jest kwiat tutaj. Tu w środeczku wyrasta to skawka. Płatki odpadają. Skawka, no dalej rośnie to skawa. O, tu jest jakaś mała. Dalej rośnie to skawka. I tak... No i aż nie dojrzeje. A, tu się jakiś listek spany się robi. Czy skawki można dostać w supermarketach, jakichś... W ogrodniczych sklepach najlepiej jest kupować skawki. Ja kupiłam w supermarkecie, kupiliśmy. I bardzo ładnie rosną. Skawki potrzebują bardzo dużo miejsca. Muszą mieć wielką donicę. Zaraz ile, tu chyba 20 sezonek jest wsadzonych. W następnym odcinku będzie o różach. Więc koniec.